Ej, kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Traveler's Rest. No i od czego by tu zacząć? Od waszych podpowiedzi. Wiele osób zwróciło uwagę na to, żeby zaczęła bardziej inwestować i zajmować się jednak napitkami, bo z nich jest najlepszy dochód, niż takie błądzenie bez sensu i robienie trochę tego, trochę tego, trochę tamtego. Bo koniec końców... No nie zarabiamy tych pieniędzy za bardzo, nie? Więc ja sobie zerknę tutaj. Potrzebujemy na przykład chmiel goryczkowy albo aromatyczny, żyto kukurydzę. Chmiel galaksy. Nie da się tego jakoś... No właśnie, tiknąć, żeby sobie przypiąć to. Ale na pewno tak, żyto kukurydza, chmiele, galaksy albo centenial jakiś, żyto kukurydza, jęczmień, pszenica, ale to akurat mamy, chmiel goryczkowy albo aromatyczny, goryczkowy, aromatyczny, galaksy, dobra, słód, żyto kukurydza. Żyto kukurydza, takie buty. No to co? Myślę, że można tutaj dorzucić co nieco. Co my tu mamy? Czy ja tu miałam jakieś na questy? A, jak mam, to najwyżej zrobię jeszcze raz. Wrzucimy może te herbatki, żeby mieli świeżo. A tu nic nie dorzucę, bo już nie mogę. Nie mam, tu zostało aż jedno. A właśnie, może coś się postarzało. Pisaliście, żebym nie wyjmowała, jak jest poza połową, bo jednak jest to trochę... No, lepiej nie. O, a tu co? Tu się młode zrobiło i tu też się młode zrobiło. No moglibyśmy ewentualnie powyciągać, ale nie mamy nic w zamian, więc nie. Aha, bo ja tu łóżko kupiłam, bo chciałam robić kolejny pokój, a na kolejny pokój mnie nie stać. Dobra, otwieramy. Dzisiaj chyba jeszcze nie przychodzi ten gość. Pisaliście też, żebym nie zamykała tej. Żebym nie zamykała karczmy, jak on będzie, broń Boże. Rozrobimy tak. I co ja tutaj pozbierałam na pewno... To do leżakowania, to na ozdoby, to na ozdoby. To jest też do kolejnego pokoju. Okej. Do miasta, aha, do miasta nie przejdę się. Też sugerowaliście, żebym raz na jakiś czas na przykład wyznaczyła sobie, że każdego na przykład jakiegoś dnia przeszła się z mapą od góry do dołu i po prostu wykopała wszystko, co nam tutaj mapa daje. O, ja zapomniałam, że mamy... O, mamy chmiel galaksy nawet. No właśnie. Tylko, że ja tu dwie sztuki wolna mam. Bez sensu. Znaczy, no, lepsze dwie niż żadne, więc... Tak naprawdę możemy sobie już wejść. I z tego chmielu galaksy zrobić słód, tak? Nie, co ja gadam? Aha, słód teraz z żyta albo kukurydzy. Żyto. A czemu ja tutaj nie mam składników? A ryb nie mam. To by trzeba było ryby. Nie mam śmietany. To można było grzyby w śmietanie robić. Ale to zrobimy na przykład kolejną herbatę. Żeby chociaż mieli to pić. Bawcie się dobrze. A ja lecę. Nie odłożyłam steków. Nie szkodzi. Teraz, czy ja chcę to... Ja bym tak. Ja bym poszła do dziewczynek. Właśnie, bo my ten poziom barmanów przecież mamy i tych wszystkich. Punkty profesji. A to aż 3 punkty są potrzebne. Reputacja. Mamy 1 punkt, to też... A nie da się tego usunąć? Albo dodać jakiś nowy? Tu mamy 2 punkty, czyli... Będą się te przy zajętych stołach. W ogóle nie wiem... Nie wiem, co za bardzo szansa, że klienci będą siadać przy już zajętych stołach. Ale oni przecież siadają, gdzie jest miejsce. Co za różnica, czy siądą na wolnym miejscu, czy na zajętym? Już trochę nie rozumiem. Tu będziemy potrzebowali 2 punktów, dobra. Czy dziewczynki już przyszły do pracy? Tak, dziewczynki już przyszły, bo ja bym najpierw kupiła od niej już gotowe rzeczy.
Bo to nie wiem, czy chce mi się sadzić to. Znaczy, na pewno. A ty nie masz takich rzeczy, jak ja bym chciała. Kukurydzę albo żyto. Czekaj, wezmę ten chmiel. Masz go. 10. Nas brzoskwinia. Orzech laskowy. W ogóle jest melon. Za 26. Ja wezmę melon albo dwa, żeby zobaczyć, jak tam soki z niego. Po 26 jeden melon, a z tego będzie ciekawe, ile soków z jednego. Więc weźmiemy dwa melony, ale no dobra, to w takim razie musimy nasiona. Potrzebujemy tak. 5 tego weźmiemy, 5 tego. Czosnek, kalafior, jagoda, marchewka. Melon to już lato jest? Nie. Czekajcie, bo jest teraz. Nie, bo. Aha, no jest. Niepotrzebnego melona kupiłam. Wy mówiliście o arbuzie, a ja stwierdziłam, że to może być melon. Dobra, nieważne. Nieważne. Zapomnijcie o tym, co mówiłam przed chwilą. Truskawka. Jak widzę truskawkę, to mam wrażenie pieniądze, bo w stardiu truskawki zawsze to były dobre pieniądze. Ale dobra, my szukamy. Ziemniak się przy. O nie, ja nie mam pieniędzy. O nie. Ryż, jęczmień, groszek, pszenica. A ja potrzebowałam żyto albo kukurydza. I ani tego nie ma. Weźmiemy dwa buraki jeszcze. O. Czy tutaj w ogóle jest droga jakaś w górę, w sensie, że mogę jeszcze iść dalej? Nie. Dobra. Mówiliście, że zostawiała sobie zawsze trochę pieniędzy, no bo trzeba zapłacić tym naszym ziomeczkom pracującym. O kurczę. Dobra, niech zarobią sami na siebie. A my przejdziemy się. Może nie, może ogarniemy ten ogród. Ten ogródek. Hopsa, hopsa. Ile ja mam tych nasion? 10, 12. Tu mam co? 6? Cztery. O, pokojowy zdobył trzeci poziom. Teraz chyba trzeba było motyką pulchnić ziemię. 5, 6, 7. A ja mam w sumie wolne miejsce z tego, co mi wyrosło już. Jedno. Ale dobra. Gleba musi być wilgotna. Proszę bardzo. A to wszędzie spodlana, nie? Chyba tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I dwa buraki. No, taki troszeczkę jest nieład w tych naszych. A czy chmiel galak. Zaraz, raz. Przypadkiem ten chmiel nie był nam potrzebny. Gdzie jest ochroniarz? I gdzie jest barman? A czy ten? Czekajcie, bo tu się jakieś. O nie. Jakieś dziwne rzeczy wyprawiają. A ochroniarz jest, ale barmana nie ma. Dlaczego? Jest. Nie barman, tylko kelner. I pokojowy. Kurde, nie miałam pewnie pieniędzy. Dobra, zamykamy. Bo tu coś nie pykło. Jeszcze ktoś tam na górze chyba chce. Zapukaj. Gość zakończył swój pobyt. Pamiętasz, zanim znów wynajmiesz ten pokój, musisz go najpierw. A mam nadzieję, że to nie była kwestia tego, że zapukałam. Ja chciałam tylko. Jaki syf zostawił? Co za. Co za chłopisko. Ale on przynajmniej, pamiętam, zapłacił sporo. Ja to bym jeszcze w ogóle tak zrobiła, że stawię ci tak, żeby ci ładnie pachniało.
Ile to jest w ogóle? 9. No to zrobimy. Tak. 15. O. Masz dwie świeczki. Czy mam tu jeszcze coś na... Ja mam jeszcze jakieś piwo w ręku. To weź je. Jedna herbatka została. Wymienimy na te. No i otwieramy jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz wszyscy przyjdą. A ja chciałam wejść do środka i sprawdzić... Smutnie. Ale no właśnie, mogę zrobić ciebie, bo kupiłam ten. Więc niech się robi. O, przyszedł. Dobra, wszyscy chyba przyjdą. Albo ochroniarz się spóźni. Ale w takim razie skąd ja mogę wziąć te fajne żyto i tak może w karczmie? Żyto, kukurydza. Jak już pójdziemy do góry, to od razu zejdziemy do jaskini. I zobaczymy, jak mamy nowe te przepisy do wykupienia, bo chyba tych punktów troszkę mam. To było, chociaż zaraz. Pozbierajmy najpierw, co nam natura tutaj sypnęła. Czyli ziółka. Grzybki. Ze ściany. Prędzej czy później się przydadzą. Ziółka. Dobra, i jaskinia na razie. Nie wzięłam wędki, ja mogłam tu rybki połowić. Co my tu mamy ciekawego? To wszystko wymaga fajnych rzeczy, których my nie mamy. Ale tak patrząc przyszłościowo, nie? Na przykład z ryb się dosyć łatwo robi rzeczy, bo ryby łatwo złowić, ale tu widzę śmietana, szpinak. O, tu krewetka i czosnek. A może w napoje pójdziemy, bo to też mówiliście, że napoje, żeby wziąć, więc weźmy wina. Weźmy wszystko z napoi. Weźmy buliony, bo to też nawet moim zdaniem spoko się te buliony robi. Chociaż widzę, że dosyć bulion mięsny, rzepa. Przystawki. Dobra, chodźmy w przystawkę i na przykład ryba. Mięso. I strasznie długie listy. Tu 5 coś, 4 coś. 5,90. Nie będzie. Okej. Okay. 8 nowych przepisów. Nie, ja nie kupiłam 8. Tutaj w ogóle mówiliście, żebym przede wszystkim zainwestowała w... Kurczę, żebym teraz pamiętała. Zaraz. Dobre zarządzanie chyba. To można na kolejne poziomy wbijać. Ej, to ja nie widziałam. Znaczy nie, akurat to można. Bo jest jedyneczka przy tym, dobra. To na przykład też chyba można. Tak, dobra. Ja nie wiedziałam, że to można ulepszać. Poruszać się szybciej, no to bym chciała na przykład. Wszelkie dobra wydobyłam z okolicy. Teraz tak. Teraz chcę iść do środka i zobaczyć, czy mogę zrobić... Chyba się pan zaciął tutaj trochę. Tak, ale dobra. A gdzie jest barman? Czemu barman był na górze? A gdzie jest... Tu jest ten ziomek. Dobra. O, 22 filiżanki, to tu już wchodzi ten perk. Fajnie. Bulion warzywny jest do questa, ale nie pamiętam z czego. Tam był chyba z ziemniaka. My sobie zrobimy taki na przykład. Tu nie możemy nic zrobić, ale możemy zrobić jeszcze raz to. A sok z tego
Właśnie, sok z melona. Za 4,70. A to aż dwa melony idą? O, no to właśnie. To będzie 40. Aha, bo tu jest napisane 42 za 2. Sprzedaj za 4, to będzie 20, czyli 80. No niby zyskam, ale. Niby zyskam. I teraz przenieś wszystkie pasujące. To będę musiała się rozpakować na zewnątrz. Nie, bo to idzie jeszcze tu, tu, tu. Wodę przy sobie noszę. Co jest? Gdzie jest barman? Czemu on się zacina na schodach i dlaczego on chodzi do góry? O co chodzi? Czemu tu mi się baguje? Nie podoba mi się to, że on się tu baguje. Zwłaszcza, że przecież tam na górze nikogo nie ma. Nie, ktoś wynajął. Dlatego ja mam 2 złote, bo ktoś wynajął pokój. Dobra. Ale dlaczego ty łazisz na górę? Przecież no właśnie, od tego jest człowiek. Pokój do wynajęcia. Data wymeldowania, piątek 26. A, fajnie wiedzieć, że jest. Stój przy barze i mi tutaj punkty nabijaj. A, piwo do beczki. To miałam zrobić. I beczkę, a to beczki chyba mi nie pozwoli postawić, czy pozwoli? Pozwoli. To sobie do niej wrzucimy. Niech leżakuje. A my, żeby w ogóle zrobić to kolejne to wino, na przykład, co teraz przepis nam się odkrył. O, tutaj już trzeba będzie rolką jeździć. Oho. Potrzebne będą mi zboże na pewno. Bulion mięsny. Jest i sok. Ja tu chciałam zobaczyć, ale dobra. Kelner na poziom 6. Czekaj, bo tutaj tu masz punkt, ty masz 2 punkty, a potrzebujesz 3. Okej. Dobrze, dobrze. Levelujcie, levelujcie. Ale ładnie wygląda ten sok. Taki zielonkawy. On nie był żółty? Bez miąższu. 4,70. Jeszcze 13 herbat zostało. Nie mogę. Szkoda, że na lewaka nie można soków. Mogę więcej takich beczek mieć? Nalewania soków i herbat? To mnie trochę interesuje, bo jak tak, to ja gdzie je wstawię? Mamy 18.40, ale ja bym szybko skoczyła do miasta, ponieważ to miasto nie jest jakoś mega daleko. Skoczyłabym do miasta i poszłabym do karczmy. I zobaczyła, co on ma tutaj na sprzedaż jednak. No właśnie, antałek. Ciekawe, ale na razie mnie nie stać. Destylarnię mamy. Drożdże na pewno możemy u niego kupić. Ocet. Świece na pewno możemy od niego kupić. Kolejną zaczerwaną miotłę? Nie, no dobra, 2 mi wystarczą. W sumie tyle. Ale od niego można drożdże kupić. Ja bym kupiła trochę drożdży, bo jestem. Mam wrażenie, że będą mi potrzebne. Po 5 kupię. A jeszcze winę. Też się przydadzą. I będę zbierała 4,50 na antałek, bo jestem ciekawa, czy będę mogła kupić i mieć jakoś tak właśnie postawione fajnie jedno może na drugim. Kurde, czytałam ten komentarz. Żeby zaoszczędzić miejsce, że da się ten o antałkach albo obeczka do leżakowania. Bo jest jakiś stojak na beczki, pamiętam. Nawet ja mogę chyba sama go wykrafcić. O, kolejną beczkę możemy wrzucić. Bo że my nie wyrabiamy tak dużo. Właśnie, bo ja pozbierałam trochę żelaza, to ja to wszystko poprzerabiam. To nie na razie. Oto. Ale to jest mały stojak na beczki.
Jestem ciekawa, jak to działa, więc to zrobię. Ja muszę metodą prób i błędów sobie zobaczyć, co i jak. To możemy przesunąć, czy przenieść. Deski na razie mogę, bo mnie nie ten. Na razie nie zamierzam budować. Chociaż ja tu trzymam drewno, ok. No, panowie i panie, 4 złote zarabiamy, 3 herbatki zostały, to macie 4,70. A to ten sok z melona zdecydowanie lepszy niż moja herbata. Bulion mięsny. O, a co się z wodą stało? Całą wodę, żebym wyrąbała. No trochę oleju narobiłam, to nie będę ten. Nie będę robiła więcej. Chodź. A gdzie jest to wino, co przepis odkryliśmy? Na pewno to. Słód prażony z żyta i kukurydzy. No wiadro z wodą to ja wiem akurat, ale no już nie mamy słodu. Nie mamy ziaren żadnych. Gdzie jest ochroniarz? Ale dostał! Double hit! O nie! Coś się dzieje. Słyszę tę muzyczkę. Ej, pokojowy, miałeś napalać w kominku i co? Ja rozpalę za ciebie. Nie chcę, żeby moim gościem było. Ochroniarz poszedł na przerwę, no pięknie. Ja tu przypilnuję porządku, teraz z miotłą w ręku. Mówiliście, że to jeszcze da się pouciskać i jeszcze więcej wrzucić stołów i w sumie to mam, a to taki prywatny mam stołek. Bo wiadomo, im więcej klientów, teraz jak oni obsługują sami, to im więcej klientów, tym większy zarobek, nie? Więc no w sumie można by było. 5,35 za kurczę kubek soku z melona. No, dobry biznes, nie? Dobry biznes. Ale mi i tak zależy teraz na tym, żeby... w sumie to, żeby... Aha, pisaliście mi też, że prawdopodobnie, żeby zmienić drzwi na kolejny pokój. W tamtym jednym takim pokoju. Chyba będzie mi potrzebna zaprawa. I też do tego jest potrzebne urządzenie, które mi tą zaprawę zrobi. Wszyscy są zadowoleni. To ja przetrę stoliki. Żeby nasz kelner miał co robić. Ale w ogóle... Próbuję się dopatrzeć, czy miotły... O właśnie, działają, ale działają. Wszędzie świeczki się palą. Tak, tak o ciemnawo jest tylko, nie? Można by było coś postawić. O, wrócił, dobra. Która jest? 22. Mało składników, no to trochę żelaza jeszcze możemy przetopić. No i teraz ten stojak. A gdzie są sztabki? Tu. Pod nim powie, że muszę zamknąć? No oczywiście. Jak pójdę do piwnicy? O, tu mogę. Boję się podnieść taką... w której jest piwo. No dobra. Nie, najpierw muszę skończyć. Musi skończyć pracę, dobra. To tak działa. Że w sumie jednym guzikiem otwieramy 3 beczki. No dobra, to nam zaoszczędzi trochę miejsce. Może być. Jantałki pewnie też tak będziemy mogli trzymać. Może jakoś tam pod ladą, obok lady. To już prawie się zrobiło. Okej. Okay. Możemy sobie zapalić świeczkę tu. I tu. O, tak trochę jaśniej będzie.
B. Czarująca świeczka. W ogóle pisaliście, część z was pisała, że nasz tutaj pokojowy, te świeczki, co wymienia, bierze w kieszeni i w ogóle właśnie on ich, nie musimy ich mieć. Część z was pisała, że bierze z pokoju właśnie industrialnego, czyli z takiego miejsca jak tutaj. Żeby w skrzynce chyba muszą być, więc no, nie wiem jeszcze jaka jest prawda i skąd on te świeczki naprawdę bierze. Ja myślę, że tych świeczek nie będę nigdzie zostawiała. To tylko zostawię. Może pójdę jeszcze złowić 3 ryby. W sumie, która jest północ, nie wiem czy zdążę. Nie będę zostawiała nigdzie świeczek i zobaczymy czy on będzie je wymieniał. W sumie? Nie, no chyba są nowe świeczki na stole, bo jak dawno nie wymieniałam. No dobra, tu się już kończą, więc zobaczymy. Gdzie my mamy rzeczkę najbliżej? Wędka. Muszę iść mapę na dół. O, mięso chodzące. Szybko! Zanim ucieknie, o. Tu. Bez przynęty nie można wędkować? O kurde, ale ja mam dużo robaków, to później robaki będę musiała zabrać. Jak to się wędkowało, bo ja zapomniałam już. Jak spławik na pewno pójdzie na dno, to... A dobra, już pamiętam. Jaka szalona ryba! Co to miało być? Szczupak. Czemu w każdej grze szczupak jest mega szaloną rybą? Jak zwykle. Kaczuszki, uważajcie. Kolejny szczupak. O! To skończyła się przynęta. No to sobie złowiłam. Ale złowiłam 2 szczupaki. Komfort 5. O właśnie, czy mogę do pokoju powiesić ten. To mogę jeszcze. W pokojach mogę powiesić jeszcze ryby przecież. Powieszę im szczupaka. Mogłabym go przesmażyć, ale... Niech będzie, że im powieszę. Mamy 3 złote już. 4,50 na antałek. Szczepki. Niech się robią. Ej, kolego. Bo tu kolejka. A, nie powieszę teraz, bo ktoś tam mieszka. Zamykamy, już jest po drugiej. No kurde, ludziska. Masz herbatkę. Bulionik. Bulion rybny. No dobra, z jednego szczupaka zrobimy... Kurde, nie chcę bulionu rybnego. Chociaż to jeszcze... Nie, podobnie. Dobra. Do jednego szczupaka upieczemy, a drugiego powiesimy na ścianie. Na razie go tu powiesimy, a jak... Jak się w piątek wyprowadzi gość, to powiesimy to mu w pokoju. Wszyscy wyszli? Dobra, bo już się trzecia zbliża, moi drodzy. Także ja idę spać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i widzimy się w następnym. Bye!